Ale się śmiejecie. Matka teraz będzie ze mnie dumna, bo zrobiłem coś dla kobiet w telewizji wreszcie, nareszcie. Mama będzie szczęśliwa, nie wiem. Specjalnie z myślą o niej i o was, drogie panie. Mogę wam zdradzić tajemnicę? Nakręciłem pierwszy odcinek pilotowy nowego serialu kulinarnego z moim udziałem. Tak, będę gotował na ekranie. No. Nie wiem, czemu nie puszczają, bo nakręciłem w styczniu, jeszcze nie puścili. Ale było fajnie, słuchajcie, odpalili reflektory, postawili kamery, kuchnię mi zrobili zawodową. Powiedzieli wam, bo to jest świetny przepis. Słuchajcie, wychodziłem i mówiłem tak. Dobry wieczór państwu. Zapraszam na pierwszy odcinek. Odcinek pilotowy nowego serialu kulinarnego z moim skromnym udziałem. Serial nazywać się będzie Z patelnią przez świat. Czyli Czary Mary gotuje Cezary. Dziś zdradzę państwu moją słodką tajemnicę. Otóż zademonstruję, jak upiec najlepsze na świecie świąteczne ciasto owocowe. Podaję składniki. Jedna kostka masła, dwie szklanki cukru, łyżeczka soli, cztery jajka, szklanka suszonych owoców, szklanka orzechów, sok z wyciśniętej dużej cytryny, proszek do pieczenia i trzy, maksimum cztery, szklaneczki wybornej whisky dla smaku. Oczywiście nie dla smaku, tylko dla aromatu. Sposób przygotowania. Przed rozpoczęciem mieszania wszystkich składników sprawdź, czy whisky na pewno jest dobrej jakości. Żeby mieć pewność, spróbuj jeszcze raz. Dobra. A teraz przygotuj dużą misę, mikser elektryczny, wszystkie składniki. Sprawdź, czy whisky na pewno jest taka, jak trzeba. Aby być tego pewnym, nalej jedną szklankę i wypij najszybciej, jak to tylko możliwe. Dalej! Powtórz operację. Dalej! Przy pomocy miksera elektrycznego ubij kostkę masła na puszystą masę. Dodaj już soli i ubij dalej. Sprawdź jakość whisky. Najlepiej szklaneczkę. Otwórz drugą butelkę, jeśli trzeba. Wrzuć do mniszki dwie jajki, obie szklanki z owocami i upijaj mikserem. Sprawdź jakość whisky, że po tym goście nie mówili, że jest trująca. Ale wrzuć do myszki seska sol jakowazową i mąkę. I wszystko jedno, co wrzucisz, to wcale nie ma żadnego znaczenia. Sos cytryny. Ale sos cytryny. Sos cytryny. A wypisy sos cytryny. Na diety witaminki masz wszystkie cytryny. I normalnie potem smarujesz masłem piesek. Piesek, chodź do pani. Szybciutko! Normalnie leż na brytwankę i 360! Żeby było jak zimne. I potem tylko zamknij drzwiczki. I jakoś whisky. I jakoś whisky. I jakoś. Jakoś tu kurna whisky nie widzę. Stary, nie masz szans. Bo stary, ale nie masz szans. Nie namawiaj, nie masz szans.
Ja nie piję. No, ja za 2 tygodnie mam bardzo ważne nagranie programu dla czegoś to, nie zostają kucharką. No, no. A teraz żegnam się z Państwem. Nie dotykaj mnie! Sam wyjdę. Tylko zapowiem, że przed Państwem liczę 16 pięknych pań. Grupa taneczna. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you won't know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Oh, yeah. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. He put his arms around her. He said, "Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss it. Fever with thy flame in you. Fever, I'm a fire. Fever, yeah, I burn for soon. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, oh, don't you dare. He gives me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him?" Story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them, fever if you live and learn. Fever till you sizzle, what a lovely way to burn. Lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Niesamowite. Lubię ten kawałek, ten fragment taki z tym. Znacie ten, skąd to jest nagranie?
Czy ja się mylę? Stawka większa niż życie. Jak głupi jestem, nie? Nie, słuchajcie, ale wiecie co, jak udawałem przed chwilą tego pijanego, matko kochana. Znaczy, słuchajcie, takiego programu nie będzie, to był żart. No nie będzie. A szkoda. Ale słuchajcie, udawać pijanego, Jezus, jak ja się spodziewam, to jest, Jezu, jakie to jest ciężkie udawać pijanego. To już łatwiej być.